Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol Joel, jeszcze wśród żywych. A, przypominam, jesteśmy we wspomnieniu, jednym ze wspomnień, już teraz można powiedzieć, bo to już drugie chyba, w którym Joel jeszcze żyje. A, czemu tak to nie mogło wyglądać? Ale w sumie z drugiej strony, tak to właśnie wygląda, tylko no, jesteśmy we wspomnieniu teraz. Więc trochę inna historia. Ale z drugiej strony przynajmniej teraz wiemy, że będzie bezpieczny. A ty czemu niby nie? Ellie na pewno da radę. Widzisz co to? Kawiarnia? Nie. Oczywiście sugeruje się tylko tym, że tapeta jest w ziarna kawy i do tego tamten plakat jeszcze. I chyba się nie myliłem. No to łatwiejszy sposób chyba. Przytrzymać i palnąć w łeb z najbliższej odległości. O, i tu był ten zagubiony młodzieniec chyba, prawda? Jackson. To chyba oni. Ci, co zwiali w zeszłym roku. No, tak samo wydedukowałem, ale tylko po jednej naszywce. No. Masz rację. List powie więcej. Jackson to cudowne miejsce, ale mieliśmy już dość opowieści o tym, że wszędzie indziej ludzie cierpią. Chcieliśmy ratować życia. Mieliśmy dobre intencje. Nie minęła godzina, jak wpadliśmy na hordę. Pogryźli nas. Postanowiliśmy pożegnać się z życiem, zanim się przemienimy. Powiedzcie naszym najbliższym, że nam przykro. Adam i Sydney. No ciekawe, że ten list trafił w ręce najbliższych. Ja siebie nie potrafię. Jestem tchórzem. Adam. Jezu. Gdyby tylko byli odporni. Uuu, to po to to było. Tak, słuchaj. Ej, powie jej prawdę? Chodźmy po Tomiego, a potem zabierzemy te ciała do Jackson. Ty zabrałeś mnie ze szpitala Świetlików. Aha, jednak wywołała ten temat. Powiedziałeś, że takich jak ja jest więcej. No, tak mi powiedzieli. Nigdy nie spotkałam nikogo odpornego. A ty? No to już przynajmniej nie kłam, dobra? Może się z tym kryją. Jak ty? Wierzysz w to? Teraz chcesz o tym rozmawiać? No właśnie. Przemierzyliśmy cały kraj, żeby trafić do Świetlików. Chciałam im zadać tyle pytań. Dlaczego zabrałeś mnie stamtąd, gdy byłam nieprzytomna? Prowadzili te swoje badania. I gdy zobaczyłem, że nic z tego, postanowiłem cię zabrać. Skąd wiedziałeś, że nic z tego? Może gdybyś dał im więcej czasu, wpadliby na jakiś trop. Ellie. Lekarstwa nie ma, okej? Okay? There is no cure, okej? Okay? Nie mogliśmy niczego zrobić, żeby pomóc tym ludziom. Wiem, że chciałabyś, żeby było inaczej. Sam bym chciał. Ale nie jest. Zabierzmy te dzieciaki do ich rodzin. Czy może chcesz jeszcze coś przegadać? Świetnie. Chodźmy. Poza tym i tak nie mamy gwarancji, że nawet jakby udało się w jakiś sposób wyekstraktować z mózgu Ellie szczepionkę, czy tam jakieś tam lekarstwo, że udałoby się rozdysponować wśród wszystkich ludzi. No,
Podejrzewam, że nie tylko Ameryka jest dotknięta zarazą, ale cały pewnikiem świat, więc... No, ale zawsze byłaby jakaś szansa prawdopodobnie, tak Joel pogrzeba wszystkie szanse. Ale z kolei faktycznie ta mutacja Ellie, to znaczy to, że jest odporna, to nie musi być tak naprawdę jedyny taki przypadek na całym globie. Jesse odpłynął. Hej. A Ellie szyje się sama. Jest w porządku. Mhm. Czemu mu nie powiedziałaś? Kiepski moment. Gotowe. A co z tym? Znalazłaś coś? Właściwie to tak. O! Nie. Ją, Norę. Jej jednostkę wysłano do szpitala. Mieli zabrać zapasy czy coś. Tego szpitala? Ta. Okej, okay, i poszła od razu. Co, chcesz tam iść teraz? Ta, mamy trop. Ale poczekaj trochę, chociaż aż Jessie odpocznie. Ona nie będzie czekać. Ellie... Wiemy, gdzie jest. Może Tommy też to wie. Dina, zostań z Jessim, Ellie idź sama. Proste, no. Nie, nic. Świetnie. Możesz mi pomóc z drzwiami? Jak kalka tej rozmowy. Ellie z Joelem. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Nie, w sumie to już nie. No i świetnie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni najwidoczniej. Dobra. Jeśli pójdę Road 5, powinnam dotrzeć do szpitala. O, czyli mają trochę oleju w głowie. Zostali, dobra. Iść Road 5. Dobra, wracam. Wytropić Norę. Zmusić ją, by zdradziła, gdzie jest Abby. Proste. No, plan jest zacny. No, nie powiem, że nie. Ja sobie musiałem po prostu. Route 5. Mhm. Ja to nawet jezdni nie widzę, ale znaki jakieś są. Dobra. Widzę, no przecież, ale niech będzie. To co jest międzystanowa? Interstate? No właśnie, pułapki, biegacze, coś. Kod do bramy. A, czy ja tędy wyjdę? Już tutaj szybko nie wrócę pewnie. Ale coś tu może być. Jakieś resztki zapasów? A właśnie, moment. Skoro jesteśmy w teraźniejszości już. 20 tabletek. No nie spożytkuję tego w żaden sposób. Czy tutaj... Ohoho, to jak najbardziej, ale... W ogóle nie miałem? Dobra, 3 ewentualnie jeszcze machnięcia maczetą, zanim się rozpadnie w drobny mak. Tutaj nie mogę. Tutaj też nie. No w sumie to max zapasu mógłbym już ulepszyć. Zyskując 4 segmenty. A dobra, czemu nie? Nie będę się później denerwował, że nie mogę nożyczek i taśmy podnieść. Byłbym przysiąg, że kazał mi maczetę zrobić, nie koktajl, ale w sumie spoko. A może jednak by tak łukiem? No strzały można odzyskiwać, poza tym łuk jest cichy. A, i po tym napieprzaniu tam, do zombiaków, ludzi i nie tylko. Z tego co widziałem, zostały mi 2 pociski jeszcze. Jak? Nie, serio, jak? Widocznie w momencie, jak atakuje horda, nagle wszyscy dostają jakiegoś boosta i nie kończy się amunicja. Spoko, dobrze wiedzieć to o zarazie akurat. Bardzo przydatna rzecz na przyszłość. Nie, ale w sumie w The Last of Us Part 2 to się może sprawdzić, bo to, może taka scena jeszcze będzie. A może jeszcze nawet nie jedna. Muszę się przedostać. A, pewnikiem tu. Prawda? A. No, ale brak zapasów troszeczkę martwi. Bo mam ich coraz mniej. A właśnie, tu mogę na coś jeszcze? Ej, czyli będzie jeszcze inna klamka z gatunku krótkiego? Przejdę tędy. Pewnie tak.
coś słyszałem. Tylko co i gdzie? Ale właśnie, odnośnie zapasów. No, znowu coś mogę tam skręcić, tylko nie wiem co. Nie, na szczęście nie uszkodzę w ten sposób maczety. Ale właśnie, maczeta nie mam doczepionych nożyczek. To się nie opłaca w takim razie. Nie, czyli faktycznie mogłem jeszcze poczekać. Tekstury, czy coś tam jest pod spodem? Tekstury. O, cokolwiek to było. O, może warto tu? Ej, wyprzedasz? Nie mam kasy w ogóle. Dobra, to już chyba przejrzałem w całości. No, czyżby skarbnica zapasów? Jakaś butelka by się przydała, w sensie... jako pojemnik. Nie do rzucania. No nie taka właśnie, no nie taka. O, parę śrubek. O, i taśma, dobra. Tylko bym nie mógł podnieść, gdybym nie poprawił sobie, czy tam naprawił maszety. I to chyba wszystko, jeśli o to pomieszczenie chodzi. Będą następne. O, dobra, już mam dwa następne pociski. Do bębenka. No, mogą mi się przydać. A, i co mogę tutaj złożyć? O, już mam pojemnik. Czyli w sumie mógłbym tłumik zrobić, ale... nawet naboi za mało. On będzie większa, powiedzmy, wytrzymałość tłumika niż ilość naboi, którą mam. A to może łuk? Podałoby nabrać wprawy. Ej. Randy Styles. Kto to taki? Czy on się teleportuje? Podróżnik w czasie strzela? Może nie, ale nie wygląda na złego bohatera. Zobaczmy. Znaczy, obrócić mogę. O. Proszę bardzo. Neutralny. Tej, no koksik. Setka w brainsie. Rental Styles. No, Randy to oczywiście zdrobnienie. Cieszył barterem na okolę doktora Ockmana i często pracował do późna nad przeróżnymi technologiami mającymi na celu poprawę życia ludzi, ale pewnego dnia po prostu zniknął. Kilka miesięcy później zaczęły krążyć informacje o tym, jakoby Styles miał się pojawiać w wielu miejscach na całym świecie. Krótki pobyt w Meksyku, wizyta w Japonii, parę chwil w australijskim Outbacku. Za każdym razem pomaga ludziom w potrzeby i ponownie znika. Niektórzy przypuszczają, że Styles posiada tę zdolność w wyniku wypadku z udziałem eksperymentalnego teleportera kwantowego doktora Ockmana. Lecz mężczyzna stanowczo temu zaprzecza. Neutralna postać. Pojawia się, pomaga i znika. I no, bardzo neutralny, no. Jak na moje to jest definicja właśnie turbo dobrego bohatera, ale co ja tam się znam. Pewnie mogłeś wziąć całą strzelbę. No i ta jedna łuska do shotguna na pewno wystarczy. 100% pewności. O, może tu? Czemu by nie? Okej, jakieś postępy. Można tak to nazwać. Stłuczona kolejna szyba, to zawsze jakiś progres. Dobra, tareczka się nie przyda. Dobra, droga numer 5, to się zgadza cały czas. No sorry, mój duch wandala musi znaleźć swoje ujście. O! Chciałem byłoby się powiedzieć, wywołałem wilka z lasu, ale nie. Wywołałem klikacza ze sklepu. No co, chyba nie ruszysz na mnie, kolego. A może to się uda zrobić? Pytanie, jak Ali długo może trzymać naciągniętą cięciwę? A, leci, ale może mi się... No, uda. I następny też. No ale moment, on wie, gdzie ja jestem? Jakim niby cudem? Czołgam się tak szybko, przecież. O, może lepiej w ten sposób? No pytanie, czy klikacz też się popalił? Niestety nie.
Ej, czyli też może klikacza maczetą. Dobrze, nie? Myślałem, że zginę tutaj. Wele, lista celów. Ej, to bardzo, kurczę, powiem wam, może być przydatne. To nie jakichś celów. Jisoo Hwang. A, lista deserterów. Andre Dominguez, Chris Marsh, Adam Peters. Adam Peters, ale kurdupel. Wiemy, że część skradzionych przez nich zapasów zawierała broń. Uważajcie, wolelibyśmy ich złapać żywych, ale nie ryzykujcie własnym życiem. Zresztą własnego życia. Jak tylko zrobicie się niebezpiecznie, macie prawo ich wykończyć. Jeśli chcieliby nas opuścić, moglibyśmy się jakoś dogadać, ale nie możemy tolerować dezercji z kradzieżą. Musimy z nich zrobić przykład. My się wytrwali jak najdłużej, byście umarli bezboleśnie. Powodzenia, Isaac. Czemu? Czy o nim życzył bezbolesnej śmierci swoim własnym ludziom? Rozumiem, wysyłałem za misję samobójczą, ale to chyba aż tak źle nie było, nie? Czy ktoś jeszcze? Niestety z tamtego klikacza pewnie nie wyciągnę tych strzał. Dwóch posłanych. No, ani jeden strzał nie był... To znaczy, ani jeden strzał strzałą nie był celny. Znaczy, w sensie nie trafił w głowę. A tylko wtedy podobno można odzyskiwać strzały. No, kolejny sklep po prawej stronie. No, ale klasyczna technika. Nic. Dobra, ale to skoro ten jest czysty, rzekomo. Łup, co to było? Butelka. Nie, no to się może przydać, serio. To się na pewno przyda. No, okej, zapasów jeszcze więcej. No właśnie, czemu nie nasłucham po prostu? A w barze będzie pełno butelek. Możemy mieć tego co do tego pewność? O! Kruki czy klikacze? To też dobre pytanie teraz. Ej, naprawdę nie wiem, skąd czerpię tą dziką satysfakcję, tłukąc tutaj szyby w The Last of Us, ale... Nie, serio, sprawia mi to frajdę. O, no alkohol w barze? Nikt tego jeszcze nie splądrował przez te wszystkie lata? Serio? Dobra, to mołotowów sobie narobię, jeżeli poznajduję wystarczająco dużo szmat. A właśnie, odnośnie mołotowów. Tamten ale zmarnowany, nie? Ale dobra, jednego mogę sobie skręcić na szybko. I strzały w sumie też, ale nie. Strzał nie będę sobie robił. Nie. Może mi się uda jakieś podnieść. Nie, ale tutaj w sumie na krótką metę. Gra z buteleczką jak najbardziej. Że co? I nikt się za drzwiami nie ukryje. Boże, jak się ukrywa właśnie i go zasłoniłem jeszcze bardziej. Ej, dobra, chyba autentycznie nikogo. Więc przeczesując szybko okolice. No tych tabletek Szymonie nie pominąłem. Tych. A pytanie, jak wiele jeszcze zdołałem ominąć do tej pory. Dobra, wygląda, że czysto. To znaczy, no. Ktoś mógłby tutaj kurze zetrzeć, ale... Możliwe, że Eli będzie mógł jakieś ulepszenie sobie wytworzyć. Co my tu mamy? 35, a ja potrzebuję 40 albo 30. Większa stabilność podczas celowania. Ej, serio, no, to można by było. I to też się przyda. To też będzie spoko. I twórz więcej strzał. Nie wiem, to trzeba jakoś tam dobrnąć. No, teraz Eli bardziej stabilne strzelanie. Tylko pytanie, ze wszystkich broni, czy z łuku, czy jak? No, zobaczymy. Przetestujemy to też na pewno. O, i znowu coś mogę tam złożyć. A, dobra. To jeszcze nie jest dobry moment, żeby tracić butelkę. O. Kolejna szmata. Łe, co? Czy zwinęłaś truposzowi skarpetkę właśnie i... No, dobra, no rozumiem, szmata to szmata, no ale... Bez przesady. Ugrabywanie zwłok ze skarpetek tylko po to, żeby... Nie, dobra, w sumie nie ma co rozkminiać. Zapasy to zapasy w takich czasach, niestety. Dobra, kolejny sklep po drugiej stronie, pewnie kolejne źródło zapasów, ale... Nie, czemu? Pudło.
Ja sobie muszę cofnąć się po butelkę. Kolejny raz. Eli, przez szybę? Po prostu? Nie. Trzeba ją najpierw wybić. Ej, no chwilę temu tutaj jeszcze było pełno butelek, co jest? Ej, jakim cudem pominąłem ten alkohol? Dobra, pytanie skąd Eli dorzuci? No chyba już. No, świetnie. Nie, nie, cofam się po kolejną, bo tutaj pewnie znajdę następną. Jak? Feel her love. Czyli tutaj kultyści. Ale pewnie też nie żywi. Za dużo czasu minęło, żeby ktoś tu jeszcze był przy życiu. No i coś sobie będę musiał złożyć. Bo taśm pełno nożyczek też. Tego wiecznie nie mogę ulepszać. Dobra, może dwie strzały. Nie pozwolę zapasom się zmarnować. Znaczy, jak już później pójdę dalej, to nie będzie powrotu. A ja tam jeszcze w sumie trochę mam to. W sumie komplet strzał się przyda. Zresztą łuk na plecach. No nie musieliśmy tego tłumaczenia oglądać akurat. O, mówiłem, są butelki. Jakby co? Pytanie na górę, czy... O, czy może coś tutaj jeszcze będzie? No ale jak już ci każę biec, to biegnij, no. Nie ma co zwlekać. Nie, ale wejdę tu jakoś. O, jest drabina, dobra. To się powinno udać. No, po drugiej stronie nic nie było przypadkiem. Nie. Chyba nie. Dobra, kondygnacja wyżej. To już wcale nie musi być tak spokojnie. Autentycznie, to nie musi być już wcale tak spokojnie. Dobra, jest i co? Kabel? Drut? Lina? Będziemy przeskakiwać? Czy chcemy wejść tutaj może? Niezłe cacka. I to da się zrobić. Tylko muszę jakoś wyjść na zewnątrz, ale nie chcę puścić liny. Możesz puścić linę z własnej swojej? No, i teraz to mi się wydaje do zrobienia. Jakoś. Ej, w sumie... A, potrzebuję jeszcze jednej. Jeszcze jednej potrzebuję. Gdzieś tam był... Ej, a może? Hehehe. Ale naprawdę nie wiem, myślałem, że sama butelka, bo ona takie fajne miejsce do schowania od czegoś, no to kiepski łup. Ja tu nie będę ryzykował złamania nogi. No ale z drugiej strony przydałoby się tam czymś rzucić, jeszcze jedna butelka by się przydała. O nie. Chyba, że i jest i cegła. W ten sposób. No, liną nie przybijemy, ale cegła jak najbardziej. Co to był za glitch? No i jak na moje powinno... Czy to jest szubienica? O kurde. No, ale bez liniu i szubienica lina. No to jest okej. Okay. Dobra, jednak było tutaj więcej. Eli, doskoczysz? No i proszę bardzo. Nawet zbytnio nie trzeba było się wysilać. No, proszę, przód, tył, przód i starczy. No dobrze, co my tu mamy? Alkohol, alkohol. O, co się przydało? A właśnie, czy ja bym wtedy w tamtym banku, w jednym z pierwszych materiałów, nie podniósł shotguna, wchodząc w gniazdo zarażonych, to tutaj pewnie, znaczy mam nadzieję, że tutaj Eli by sobie podniosła, bo to by było skrajnie głupie, aby zbierała tylko amunicję, a nie wzięła shotguna, który tam był. Tak po prostu. Co my to mamy? Simonie, mam nadzieję, że nigdy nie przeczytasz tej wiadomości. No ale czytamy za to my. Mam nadzieję, że będę ją mogła pognieść i spalić, gdy do nas wrócisz. Minęło już nawet nie wiem ile godzin, odkąd odszedłeś. Wyszłam, żeby cię poszukać i wtedy dostrzegli mnie ci zakapturzeni ludzie. Krzyczeli na mnie, nazywali rzecznicą i nagle zaczęli strzelać. Wbiegłam z powrotem do środka i zabarkadowałam drzwi. Słyszę tylko deszcz, ale obawiam się, że wciąż tam są. Powinien nam uciekać, zostać? Jestem całkowicie sparaliżowana.
Czyli dostała w kręgosłup, tak? Ja rozumiem, sparaliżowana ze strachu po prostu. Nie może się ruszyć. No jak znajdziemy tutaj zwłoki, to będziemy wiedzieli, co się z nią stało. Shift. Dobra, sprawdźmy, czemu nie. I to już bliżej do bohatera, ale statystyki średnie. Znaczy, tuż powyżej średniej. Czy ona wygląda na zwykłą nastolatkę? Pierwszy rzut oka z wahaniami nastroju? Czy wahań nastroju nie widzę, ale też tej zwykłości nie widać. Zwiększenie szybkości materii. Kiedy jest zadowolona, okienkowuje swoją moc na zewnątrz, przyspieszając przymierzeńców i wtrącając równowagi wrogów. Gdy jest przygnębiona, skupia moc w sobie, co z kolei wyprzedza przeciwnikowi i sprawia, że cały świat wydaje się ospały. Czyli jest potężną, ale nieprzewidywalną sojuszniczką, stanowi też łatwy cel dla umysłowych sztuczek Motivator. Czyli tej karty jeszcze nie znaleźliśmy. Z motywatorem. Bądź dematywatorem, zależy. A coś jeszcze? No takie huśtanie na linie i tylko tyle? Znaczy nie, żeby to było mało. Bandaży, tabletek przeciwbólowych potrzebuje witamin in... Czego? Antasias... Antacidis... Termometr by się przydał. No poduszki już niepotrzebnej, bandaże też nie. Pewnie jedna noc na poduszce, z której później zrobiła bandaże, ale sporo dni. No, 37. Jeśli dobrze policzyłem kreski na szybko. Wieczna frajda dla mnie, serio. Ale dobra, skoro są butelki, to może to jest dobry moment, żeby coś tu stworzyć. I przy okazji jeszcze tu. No, nothing left behind. A, ale właśnie, a czy w związku z tym? Dobra, tak w sumie teraz patrzę, skoro to był tego rodzaju zamek, to serio Ellie nie sięgnęłabyś przez tą małą szybkę, gdyby się stłukła? A zresztą te chyba są już stłuczone nawet. Nie trzeba było się huśtać w ogóle, moi drodzy. Dobra, resztę tego otoczenia przyczeszemy w następnym odcinku. Ten w tym momencie kończę. Wielkie dzięki za oglądanie, kochani. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!